Wojtaszowie. Wojtasz, prawo jazdy, Bawara. Walo, mózg. Pyk. A, fito. Okno otwieram od jej strony, a ta... Nie ma. Mówię, Sylwia, już dawno skończyłem. Jedyne, o czym teraz myślę, to piwo, ewentualnie zajarać blanta. Po co wy to połykacie? Nikogo to nie kręci. A ta, żeby się nie musieć całować. Wojtas, litości, jaka Sylwia? Cały wczorajszy wieczór spędziłeś w piwnicy zbakany jak świnia. Czy? Czyli to wszystko sobie wkręciłem? Nie było żadnej dziewczyny? Nie było. A to zajebiście, uff! Bo jak z tej randki wyjeżdżaliśmy z lasu, to urwałem wahacz w BMC. Elo, mordy, patrzcie, co na śmietniku znalazłem! Nie no, zajebiście! Kurna, Spacer, po co ci niedziałający telewizor? Po co? To patrzcie! Ale jebnęło! Kineskop! Kurde, trzeba było mówić, tam filmik nagrał! No... O kurde, Halinka, kurde, jakie to ciężkie. Zaraz mi coś... O! To nie Piarek. Wiesław! To nie Piarek, Halinka, to ten... W krzyżu mi coś od tego ciężaru chrupnęło. Zobacz, spróbuję się teraz wyprostować i... Mówiłem? Jak zwierzę, wstyd z tobą z domu wyjść. Oj, Halinka, tam wstyd od razu. Wstyd to kraść i dać się złapać. O! Mordy? Myślicie o tym samym, co ja? Legia Warszawa to najlepszy klub. Ale jaja. Tylko nie rzuć na parking, tylko tak na trawnik przy samym bloku. Spoko, Walu, rzucę daleko. Spacer, czekaj! Kurna. Ja jestem diabeł. Dobra, spieprzamy, zanim ktoś nas zobaczy. Bingo. Niszczenie cudzego mienia palką. Ta mi śmierdzi kryminałem, kurczę. Szach i mat. Wow, kolejny raz się nam upiekło. Zdrówko zafarta. A więc to wy zniszczyliście mi Nissana. Co? Jakiego Nissana? Niby jak? Niby czy? Pralką. Panie, masz jakieś dowody? Nie zawracaj pan dupy, bo nam się piwo wygazowuje. No, dzień dobry. Wszystko jest udokumentowane na komórce. Jutro o 9 rano czekam na parkingu, a wy w zębach przynosicie 50 tysięcy. Pamiętajcie, punkt 9 ani minuty spóźnienia. Inaczej sprawa trafia na policję. I prawidłowo. Sayonara, robaczki. O kurna, już po nas. 50 tysięcy? Kurna, skąd my mamy wziąć 50 koła? Takie pieniądze to ja tylko raz w życiu widziałem. Tylko, że to w groszach było, nie w złotówkach. No, to teraz to mamy tylko dwa wyjścia do wyboru. Do frajerów albo do gitów. A co byście zrobili, jakbym wam powiedział, że jest jeszcze trzecie wyjście? Bardzo niebezpieczne i prawdopodobnie zginiemy, ale jak się uda... Nie pójdziemy siedzieć. Wchodzimy w to. Kurde, już się pogodziłem, że będę frajerem. Nawet się statuatorem ustawiłem, żeby mi kropkę przy oku pierdzielną. Kurde, ciekawe, co ten Walu wykombinował, nie? Nie wiem, ale już się boję. O nie. Kurde, Walu, po co zabrałeś śmieciarkę staremu? Po pierwsze, nigdy nie możecie się wygadać, że to samochód mojego starego. A komu mamy się wygadać? Cały Grochów wie, że twój stary jest śmieciarzem. Nie śmieciarzem, tylko komandosem. Śmieciarką jeździ dla niepoznaki, żeby go CIA nie wytropiło. Tak. A po drugie? A po drugie, pakujcie dupy do środka, mamy mało czasu. Stary o 5 rano musi być na wysypisku. To znaczy w tajnej bazie komandosów. Prawie zajebiście wykombinowałeś, Walu, ale chyba zapomniałeś, że przy każdym bankomacie jest kamera. Dlatego tablice rejestracyjne pożyczyłem od Rudego.
Cześć, zaczepił. Dzisiaj odbieramy papier. $49,200, $49,300, $49,400. Brakuje 600. Panie, zlituj się, pan tylko tyle udało się nam wypłacić z bankomatu. No dobra, niech będzie moja strata. W końcu kupiłem go za 3 dychy. Polecam się na przyszłość. Cześć. Uff, udało się. Rozliczeni. Jeszcze nie ze wszystkimi. Ta się rody ucieszy. No, szkoda, że ojciec Wala nie jest szambiarzem. O cholera, stary. To jesteś, gałganie. Kto ci pozwolił samochód zabrać? O 5 rano miałem być w tajnej bazie.